Na stadionie miejskim przy ulicy Sportowej w Sędziszowie Małopolskim odbyły się 10. powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. 25 września do rywalizacji przystąpiły jednostki OSP z gmin powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Punktualnie o godzinie 12.30 na maszt znajdujący się na stadionie miejskim wciągnięta została biało-czerwona flaga, a uczestnicy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Najpierw drużyny musiały zmierzyć się w sztafecie i pokonać w możliwie najkrótszym czasie tor przeszkód, popełniając jak najmniej błędów. Drugą częścią zawodów były ćwiczenia bojowe, które polegały na zbudowaniu stanowiska wodnego przy zbiorniku, linii głównej oraz dwóch linii gaśniczych. Na samym końcu zadaniem druhen i druhów było obrócenie tarczy i strącenie pachołków za pomocą strumienia wody. Ostatecznie rywalizację w grupie C kobiece drużyny pożarnicze wygrały druhny z OSP Ropczyce Chechły, wyprzedzając OSP Ropczyce Witkowice oraz OSP Cierpisz. Wśród panów najlepiej spisali się druhowie z Kozodrzy, drugie miejsce wywalczyli strażacy z Cierpisza, a na trzecim uplasowali się druhowie z OSP Ropczyce Chechły. W dodatkowej konkurencji, jaką była musztra, w grupie A wygrała OSP Olchowa, a w grupie C OSP Kozodrza. Regulamin zawsze określał, że musztra musi być przeprowadzona na każdym szczeblu, natomiast określał to każdy zarząd, czy to gminny, czy powiatowy, czy wojewódzki. Natomiast bardzo dobrze, że zostało to przeprowadzone na etapie powiatowym, dlatego że ta musztra bardzo dobrze się przydaje w różnych uroczystościach. Musztra jest zupełnie oddzielnie oceniana. Do tego sędziowie przykładają wagę na to, żeby odpowiednie zwroty, komendy i różne rzeczy były wydawane prawidłowo. Przekłada się to potem na uroczystości, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, gminne, powiatowe. Nagrodę specjalną komendanta PSP w Ropczycach, starszego brygadiera Witolda Wierciocha, w grupie A zgarnęła OSP Kozodrza, a w grupie C OSP Ropczyce Chechły. Przeprowadziliśmy rywalizację między drużynami z terenu naszego powiatu, między drużynami żeńskimi, między drużynami męskimi z każdej grupy. Te zawody są zawodami eliminacyjnymi do zawodów wojewódzkich. Podczas ogłoszenia wyników obecny był m.in. senator RP Zdzisław Pupa. Parlamentarzysta zwrócił uwagę na atmosferę, w jakiej przeprowadzono zawody. W atmosferze sympatycznej rywalizacji zawodów, można powiedzieć nawet i zabawy, podejmować taką wspólną rywalizację celem podnoszenia kwalifikacji, umiejętności strażackich. Ten wysiłek wasz, który oglądaliśmy od południa dzisiejszego dnia, świadczy o tym, że poważnie traktujecie sprawy ochrony życia i zdrowia ludzi, mieszkańców powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, i tego wam gratuluję i za to wam dziękuję. Chciałbym, aby rzeczywiście wasze umiejętności się rozwijały, aby się umiejętności nowe zdobywali, aby praktycznie mieszkańcy powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego czuli się przy was i z wami bezpiecznie.
A patrząc na to, co prezentujecie, na pewno takie nadzieje i takie szanse są. Witold Darłak, starosta powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, a zarazem prezes zarządu powiatowego OSP-RP, wyraził chęć, aby na kolejnych zawodach pojawiła się dodatkowa konkurencja. Zawody CTIF, czyli tych najmłodszych członków drużyn, młodzieżowych drużyn pożarniczych i tych młodszych, będziemy tutaj jako samorząd powiatowy, mam nadzieję, że uda mi się przekonać Radę Powiatu do przeznaczenia pewnych środków do wsparcia gmin na zakupy odpowiednich sprzętów i tych torów z przeszkodami dla tych naszych najmłodszych członków ochotniczych straży pożarnych i wkrótce przy wsparciu samorządowców, uśmiechamy się tutaj do samorządowców, ale i do przedstawicieli parlamentu o pomoc w tej sprawie. Mam nadzieję, że uda się to wspólnie zorganizować tak, aby ten duch strażacki w narodzie, że tak się wyrażę, nie zaginął i wpajanie tej pomocy, niesienia pomocy drugiemu człowiekowi było od najmłodszych lat, od tych właśnie szkół podstawowych i trochę starszych, niepełnoletnich, ale w niektórych jednostkach wiem, bardzo zaangażowanych członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zwycięzcom zostały rozdane bony pieniężne i puchary. Najlepsi na zawodach będą reprezentować powiat Ropczycko-Sędziszowski na zawodach szczebla wojewódzkiego, które zostaną rozegrane w 2023 roku.